Witam serdecznie. To webinarium to jest webinarium, które jest poświęcone niezwykle ważnej sprawie, mianowicie budowaniu zespołu klasowego w czasie kryzysu. Okazuje się, że wiele artykułów edukacyjnych i wiele uwagi edukacji jest właśnie na ten temat. Wygląda na to, że możliwe, że to jest ważniejsze niż wszystko inne. Na początek zbudowanie zespołu, a dopiero potem nauczanie. Jak najlepsze oczywiście. W naszym webinarium wezmą udział Zosia Steć, Jolanta Uścińska i Aldona Sobieska. One są ze Szkoły Publicznej Podstawowej nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim. Ja poprowadzę. To będzie ono trwało tylko godzinę. Mamy nadzieję, że zdążymy wszystko Wam powiedzieć. I teraz bym chciała Was zapytać, przynajmniej te osoby, które są, bo jeszcze Aldona do nas nie dołączyła, ale możliwe, że dołączy. Czym dla Was jest czas w kręgu? I Zosiu, poprosiłabym Cię, żebyś powiedziała pierwsza, może, proszę dla Ciebie, czym jest czas w kręgu? Myślę, że dla nas, dla naszej szkoły, czas w kręgu jest to tak, są to takie cykliczne, propagowane od 2017 roku zajęcia. Zajęcia, które kształtują komunikację w grupie, w klasie, które też budują relacje. Dziękuję. Czas w kręgu to takie też nasze hobby i pasja. I propagowaniem tych zajęć, ich popularyzacją zajmuje się nasz zespół. Już Jola, bardzo chciałabyś długo. uzupełnić? Jolu, właśnie, czy mogłabyś coś dodać? Czym dla ciebie jest czas w kręgu? Może mogłabyś coś dorzucić? Tak, myślę, że ja od wielu lat pracuję też w ramach narzędzi OKEA i to jest takie czas w kręgu i jest czymś takim dopełniającym. Dlaczego? Dlatego, że jest to takie narzędzie, które poznałam początkowo w takim układzie, w jakim poznałam je, tak? Poznałam je. A potem, podobnie jak jeśli chodzi o elementy okejowskie, troszkę sobie to przysposobiałam do swojej grupy, do swojej klasy, w której to zaczynałam tworzyć i prowadzić. I wykorzystywałam te elementy, w których ja sama się najlepiej czuję, prawda? I w taki sposób starałam się tworzyć to z moją klasą. Z moją klasą, która wtedy była klasą trzecią, a teraz jest już klasą siódmą. Tutaj dziękuję bardzo. Tutaj na zdjęciu macie właśnie taki obrazek z, ja myślę, że z wizyty Białorusinów na. Bardzo dobrze odgadujesz, Danusiu. Rzeczywiście na początku 2007 roku bardzo mocno popularyzowaliśmy te zajęcia. Po pierwsze była u nas w marcu taka wizyta studyjna nauczycieli z Białorusi. Oni też współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej i zajęli się krzewieniem na Białorusi, oceniania kształtującego. A my pokazywaliśmy tutaj, jak zajęcia czas w kręgu mogą wpłynąć na to, że druga i czwarta strategia oceniania kształtującego, te strategie związane z komunikacją, z pytaniem, ze wzajemnym uczeniem się, mogą być wspierane przez ten czas w kręgu. A Dziękuję. poza tym zajmowaliśmy się jeszcze tego roku, mieliśmy panel trzeci już z SUS-a, więc też właśnie pod tym kątem prezentowaliśmy Tak, to czas. jest. Faktycznie można czerpać od Was, bo już spory kawałek macie doświadczenia w tej sprawie. A teraz chciałabym Was zapytać, jak w Waszej szkole czas kręgu jest w ogóle zorganizowany? I zarówno Ciebie, Zosiu, jak i Aldona, jak i Jolu, chciałabym zapytać o to, może Zosiu byś Ty wyjaśniła, a Jola coś dopowie. Ja prowadzę szkołę tę naszą, w związku z tym jakby powiem o organizacji czasu w kręgu z poziomu dyrektora i zespołów nauczycielskich. A myślę, że Jola jako praktyk i nauczyciel realizujący takie zajęcia z kolei powie na ten temat, patrząc z punktu widzenia nauczyciela. Więc gdy zaczęliśmy pracę z tymi zajęciami, a możliwe, że Państwo też zarażą się
chęcią prowadzenia takiego typu zajęć, to ważne jest, żeby nauczyciel, który rozpoczyna pracę z czasem w kręgu, nie był takim samotnym nauczycielem. Ponieważ tak jak każde rozwiązanie metodyczne, czy rozwiązanie organizacyjne, czy jakaś pewna nowość, którą staramy się wdrożyć, to wiadomo, że na początku tej pracy mamy i sukcesy z naszym entuzjazmem niesione, ale też pewne trudności. Więc to tutaj z punktu widzenia jakby zespołu uważam, że jest ważne. Macie zorganizowany zespół, który to prowadzi, tak? Tak, tak można powiedzieć. A Jolu, jak czy z punktu widzenia klasy szkolnej? Tak, jest to taka grupa nauczycieli, którzy już są naprawdę wdrożeni w wprowadzenie tego w pracę tym narzędziem. Znaczy, może powiem tak, jak jest zorganizowane? Wygląda to w ten sposób, że jeżeli narasta jakiś problem, masz jakiś pomysł na to, aby wprowadzić coś nowego w ramach tej tematyki, którą prowadzisz na zajęciach, tworzysz po prostu, zasadniczym punktem jest tworzenie co najmniej dwóch pytań. W ogóle wygląda, sama organizacja to wygląda w ten sposób, że klasę usadzamy na podłodze albo na krzesłach. Znaczy w moim przypadku to po prostu najlepiej siedzimy na podłodze, mamy najczęściej dywan jakiś w klasie. Jesteś nauczycielką wczesnoszkolną, tak? Znaczy, miałam takie szczęście, że tę klasę otrzymałam po wielu latach pracy ze starszymi dziećmi w drugiej klasie i z nimi zaczęłam pracę w czasie w kręgu w trzeciej klasie. I też miałam takie szczęście, że na moich zajęciach był Jan Potworowski, także to jest też dla mnie bardzo ważne. Ale może wrócę do tej organizacji tego czasu w kręgu. Klasa zorganizowana jest w ten sposób, że i to myślę, na początku trzeba zwrócić na to bardzo dużą uwagę. Muszą dzieci poznać zasady, czyli należy wpajać dzieciom, przez pierwsze kilka zajęć wystarczy, że jedna osoba mówi, reszta słucha, to jest żelazna zasada. Jedna osoba mówi, reszta słucha, nie przerywamy sobie, broń Boże, nie krytykujemy tego, co ktoś mówi, nie oceniamy. Każdy ma prawo powiedzieć to, co uważa za stosowne, za słuszne w tym momencie. To jest zadziwiające, ale osoby, które przychodzą na hospitację, na obejrzenie tych zajęć, naprawdę są, no nie wierzą, że dzieci mogą w takim krótkim czasie tak się otworzyć, że mogą mówić takie rzeczy, których czasami nauczyciel wcale nie oczekuje i nie chciałby takich rzeczy osobistych wiedzieć. Ale i dlatego uważam też, tutaj zresztą naszej pani dyrektor często to mówię, że to są ważne zajęcia, ważne i potrzebne w szkole. Więc tak, dzieci siedzą w kręgu, oczywiście wprowadzamy jakieś powitanie, które jest niezwykle ważne, bo mówimy do siebie po imieniu, każdy artykułuje swoje imię, jestem Janek, moim ulubionym przedmiotem jest to i to, albo moim ulubionym zajęciem jest to i to. I każde dziecko bierze udział w tych zajęciach, każde mówi. Przy czym ma prawo powiedzieć pas, że w tym momencie nie jest gotowe na to, żeby zabrać głos. Ale do tego dziecka wracamy po całej rundzie. I ono wtedy, gdy się słucha z innymi wypowiedziami, może tak bardziej się ośmieli czy oswoi, wtedy ma prawo zabrać głos. W klasach młodszych można sobie poradzić z tym niewyrywaniem się, z tym takim nieprzeszkadzaniem sobie w wypowiadaniu się, poprzez to, że można mieć kamień czarodziejski i przekazywać go sobie z ręki do ręki. I ten, kto ma kamień w ręku, tylko ta osoba może mówić. Reszta musi uważnie słuchać. Ta dyscyplina na początku, jeżeli jest przestrzegana i naprawdę konsekwentnie ją przez kilka tylko tych zajęć początkowych będziemy trzymać, że tak powiem, w ryzach, to potem nie ma żadnego problemu. Naprawdę nie ma żadnego problemu. I zawsze ten czas w kręgu jest zorganizowany w obliczu takich trzech... Ja mogę pokażę tą tabelkę, taką, którą tutaj mamy. Dobrze? I mogłabyś ją omówić może? Oczywiście. Jest to powitanie. Tutaj witamy się z każdym dzieckiem i każde dziecko mówi do nas wszystkich, jak ma na imię, w jakim dzisiaj nastroju jest, oczywiście też może co dzisiaj rano robił, w jakich skarpetkach przyszedł, jakiego koloru, prawda, to na takiej zasadzie. Potem mamy rozgrzewkę. Jest to jakaś
Znaczy powiem tak, w młodszych klasach jest to niezwykle ważne, bo w młodszych klasach czas w kręgu wprowadzamy w sposób taki bardziej zabawowy, taki i przede wszystkim optymistyczny też. W starszych klasach zmniejszamy już te formy, takie rozgrzewkę czy tam powitanie, skupiamy się bardziej na forum, ale to nie dlatego, że to jest wymysł nauczyciela, tylko że uczniowie sami wymagają tego od nas, naprawdę, wymagają od nas. W rozgrzewce zadajemy takie pytania tego typu, że powiedzmy, no na przykład ze scenariusza, który mam przed nosem. Czy zamiana miejsc, niech się zamienią te osoby miejscami, które do późna oglądały telewizję. No to się zamieniają. Wszyscy, którzy lubią jakaś ruch, rozgrzewka, zamiana. No ale jeżeli nauczyciel, tak jak ja na pewnych zajęciach zapytałam, w obecności zresztą osoby, która hospitowała moje zajęcia, no a kto dzisiaj z jakiegoś przedmiotu nie odrobił lekcji? No i chłopcy wstali, bo na tych zajęciach mówi się tak, jak jest w rzeczywistości. Mówi się prawdę, oni wstali, no bo nie odrobili lekcji. Ale tu chcę tylko powiedzieć o tym, że to też jest taka forma zaufania do nauczyciela. I tutaj nauczyciel musi sobie tutaj wypracować taką sytuację, żeby dzieci chętnie mówiły do siebie i miały zaufanie na tyle, że nie zawiedziesz ich, że w takiej sytuacji zdarza się, prawda, że może uczeń nie odrobić pracy domowej. Czyli to jest taka druga rzecz. Potem mamy refleksję, potem mamy forum i tą główną część spotkania, pytania, które są ważne i na które każde dziecko ma prawo się wypowiedzieć. Przy czym to forum nie musi być rundą. Może to być rozmowa w parach, może to być jakaś praca nad czymś i z zapisem na kartkach, może to być po prostu też zgłaszanie poszczególnych propozycji. I to też jest forum, w tym sensie, że praca grupy. Potem mamy celebrację sukcesu. To jest takie fajne, bo w tej celebracji sukcesu możemy sobie czegoś tam życzyć, możemy na przykład zaśpiewać piosenkę, możemy, nie wiem, no takie przykłady, możemy powiedzieć coś miłego, co najbardziej lubimy robić, jaka rzecz nam się kojarzy ze szkołą, ale też jest to taka chwila, gdzie ten sukces, albo na przykład nie umiałem tego robić w ubiegłym roku, a w tym roku potrafię na przykład obliczać zadania z dwoma niewiadomymi. To jest prawda. Ktoś o tym powie, to wiadomo, że odczuwa dumę, czyli to jest to celebrowanie tej radości. Celebrowania nigdy za dużo. Tak, wiem, że się mam streszczać i już przechodzę dalej. Na koniec już są to... Ja na łączach. Tak, my to... Witamy Czardona, ale Jola kończy. Ona powie, jak to u dzieci młodszych i mamy rytuał końcowy, gdzie po prostu wizualizujemy sobie jakieś miłe miejsce, zaśpiewamy piosenkę, gdzie no teraz będzie trudno się uściskać czy podać sobie rękę, ale to można wymyślić po prostu jakąś inną formę. I ja w tym momencie chyba przyjdę. Tak, chłopciem, oczywiście, że tak. Jeżeli bym bardzo chciała, żeby Aldonka jeszcze dopowiedziała coś. Ja mam właśnie następne pytanie, to poczekajcie chwilkę. Jakie tematy, przykładowe pytania były w waszych klasach poruszane? Bo to chyba przybliży naszym uczestnikom, o co chodzi. Jakbyś mogła, Aldona, ciebie poproszę. Ja bym jeszcze odniosę do klas młodszych. Jedno słówko, tak? Nie dotyczące kręgu, dotyczące spotkania, dotyczące tego, jak to my robimy. Dla nas, dla uczniów klas 1-3 jest to po prostu wesołe, takie tętniące spotkanie i możliwość dobrej zabawy. Ten czas w kręgu, a one się świetnie bawią. W klasach 1-3 ja osobiście poruszam takie tematy, jak uczucia, jak przyjaźń, jak koleżeństwo. Teraz będziemy mieli możliwość spotkania z pierwszą klasą, więc budowanie zespołu, więc integracja, ale skromność też również. To takie przykładowe. Skromność. Mówicie, co to dla ciebie znaczy skromność, czy co to oznacza skromność? Tak, na przykład, tak. Co to oznacza, albo jak okazujesz skromność, takie było też pytanie.
No proszę. Czy na przykład, czy byłoby pomocne, gdyby na przykład, czemu potrzebuję pomocy, kiedy jestem na przykład, takie do tego były takie pytanka. To także z tematów to moje wszystko. Tak, dziękuję. To teraz Jolu, bo ty Jolu możesz też powiedzieć z doświadczenia z klas starszych, bo ten czas w kręgu może być robiony również pomiędzy nauczycielami, którzy też się spotykają i rozmawiają, czyli to nie jest tylko dla dzieci młodszych. Oczywiście, że nie. Tylko tu staramy się przedstawić, że bardzo dobrym jest to narzędziem już dla dzieci młodszych, gdzie potem przechodzimy do klas starszych. Znaczy w klasach starszych to są już takie troszkę poważniejsze tematy, które poruszamy. No właśnie, jak? Kto potrzebuje twojej pomocy, co jest najważniejsze w przyjaźni, ale czasami też czuję się samotny, gdy, i tutaj trzeba dopowiedzieć, chciałbym, aby ludzie byli dla mnie, i też dopowiadamy. Poza tym często ja na przykład na języku polskim wykorzystuję do wyjaśniania różnych związków frazeologicznych. Na przykład, co to znaczy być człowiekiem, prawda? Albo co to znaczy zachować się jak człowiek, prawda? No ale też, że czasami, gdy mamy taką sytuację w klasie, że komuś odszedł ktoś bliski, no to wiadomo, że musimy też to poruszyć i mówimy tutaj o pamięci o tych osobach, że na przykład dlaczego tak ważne jest zachowanie pamięci o innych. Te sprawy takie dotyczące umierania czy odchodzenia bliskich są dzieciom bardzo bliskie i one to bardzo przeżywają. I naprawdę nieraz te czasy w kręgu, ten czas od 20 do 40 minut jest naprawdę przejmujący dla nauczyciela. I to też trzeba właśnie podkreślić. Poza tym ja na przykład jeden z tych tematów o tym, jak zachować się jak człowiek, czy braterska przyjaźń, czy miłość, braterska miłość, też prowadzę w stosunku do lektur, które czytaliśmy. Na przykład Bracia Lwie Serce, to jest świetna pozycja, o której tutaj można czerpać takie i zaczerpnąć takie pytania dotyczące i przyjaźni, i miłości braterskiej, i takiej przyzwoitości, i odwagi, prawda, no ale też i umierania. No to też trzeba o tym po prostu w takich sytuacjach mówić. Ale jeszcze chcę powiedzieć tylko o tych, które zadamy we wrześniu, czyli teraz. I na przykład, z czym wam się kojarzy słowo izolacja? Albo z czym wam się kojarzy słowo koronawirus? Albo co było największym problemem czy trudnością w zdalnym nauczaniu? Jakie uczucia i emocje towarzyszyły ci w zdalnym nauczaniu? I to też ważne, i też chciałabym, żebyście koleżanki i koledzy, czy ci, którzy nas słuchają, zadali takie pytanie, z jakim nastawieniem wracasz do szkoły? Także zachęcamy do tego, jak to zawsze mówię, aby ten czas kręgu wdrażać w swoich szkołach. Dziękuję. Danusiu, mikrofon. Danusiu, włącz mikrofon. Właśnie na ten temat chciałam powiedzieć. Mianowicie, że jak nie mówimy, to mamy wyłączać mikrofon, żeby nie było pogłosu. Dobrze. To ja teraz idę do następnej. Teraz zaczynamy rok szkolny, prawda? I to taki dziwny rok szkolny. Dlaczego to jest dobra propozycja na teraz, uważacie? Jakbyś mogła, Aldona, pierwsza zająć głos, a Jolu, ty się wyłącz, kochana, z głosu. Dobrze. Więc rozpoczynamy w tej chwili klasę pierwszą i te pytania, które skierowaliśmy do kręgu, to są pytania związane ze szkołą, z lękami, z obawami dotyczącymi szkoły. To jest przykłady dla klasy pierwszej. I takie przykłady mamy na przykład, z czym ci się kojarzy, co chciałbyś robić w tej szkole, co chciałbyś osiągnąć w szkole. Natomiast klasy drugie i trzecie pochyliły się jednak nad epidemią. Na przykład trzy rzeczy o mnie z czasu nauczania zdalnego. Łatwe dla mnie było i trudność sprawiła mi i jestem dobry w. Dlaczego jest to dobra propozycja na teraz? Dlatego, że byliśmy zamknięci bardzo długo. Dzieci nie miały kontaktu z nami, ale też nie miały kontaktu z samym sobą. Dzieci po prostu dzisiaj pod szkołą też, ja chcę do dzieci. I nie chodzi o to, żeby przyjść do szkoły, tylko dzieci chcą po prostu do dzieci, chcą ze sobą pobyć, chcą ze sobą się pobawić. Jak gdyby dzieci te z klas pierwszych, jak gdyby czas im się zatrzymał, one nie wiedzą, co robiły w marcu, po prostu zamknęli ich. A teraz chcą do dzieci. I to tyle.
Dziękuję bardzo. To teraz Jolu, ty jakbyś się odmutowała i na ten sam temat może masz coś do powiedzenia. Dlaczego to jest dobra propozycja właśnie we wrześniu? Ja myślę sobie, że to jest taka propozycja, która pielęgnuje mówienie, słuchanie, kształtuje uwagę i to jest narzędzie, które, dzięki któremu można poruszyć, jak Aldonka tutaj powiedziała, bardzo ważne dla dzieci, bo ten czas w kręgu, no to Boże, no porusza najważniejsze czy ważne, ważną tematykę bezpieczeństwa, przyjaźni, miłości, domu, rodziny, bezpieczeństwa, no teraz to szczególnie jest właśnie ważne. I myślę sobie, że nawet jest to takim troszkę też przedłużeniem, może nie przedłużeniem, ale niezapomnieniem tych różnych funkcji, które w zdalnym nauczaniu było. Na przykład można wykorzystać łapki, chociaż czas kręgu raczej opiera się na tym, żeby mówić, prawda, do siebie wzajemnie. Ale tutaj na przykład te łapki, które mogą klikać uczniowie, pokazując aprobatę, mogą wykorzystać buźki do określania swojego nastroju. Chwilę, kochanie, bo będziemy mówili zaraz o zdalnym wykorzystaniu. Dobrze. A na razie to zostawmy. No, widać, że faktycznie czas jest naprawdę, znaczy na czas w kręgu prawie że konieczny, albo na podobne działania, ale jakieś takie, które dadzą uczniom możliwość przemyślenia, usłyszenia się nawzajem i poczucia się zespołem. I teraz właśnie pytanie jest, czy można to zdalnie przeprowadzić? Jolu, ja bym miała do ciebie pytanie, dlatego że właśnie już zaczęłaś mówić o zdalnym, o tych buźkach i innych, to jakbyś mogła dokończyć. Z mojej perspektywy wydaje się, że jak najbardziej. Tym bardziej, że w klasach, tak ja mówię o mojej szkole, prawda, w wielu klasach to ten czas kręgu był wprowadzany już wcześniej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cały czas w tym zdalnym nauczaniu to kontynuować. Przy czym, tak jak powiedziałam, jest dużo możliwości. No wiadomo, że jeżeli mamy wspaniały sprzęt, no to tym bardziej, prawda, jeżeli im większa liczba dzieci widzi się, prawda, to jest zupełnie co innego, więc za tym byłabym bardzo. Ale tak jak mówię, jeżeli jakiś problem jest z czymś, czy po prostu dziecko jest w słabym nastroju, to można wykorzystywać te łapki, można wykorzystywać buźki. Jeżeli chodzi o nastrój w młodszych klasach, czy ale i w starszych, mogą coś narysować, prawda, potem udostępnić obraz. Czyli naprawdę komputery, internet bardzo pomaga w takim przeprowadzeniu tego czasu w kręgu. A przecież zadajemy pytanie i na lekcjach prowadziliśmy to, jak ja z polskiego prowadziłam zajęcia na Teamsach, to przecież też musiały odpowiadać, prawda? Może nie było to, że po kolei, prawda? Jak siedzimy w kręgu, no bo jednak krąg to też jest taka wspólnota, prawda? Takie poczucie, że jesteśmy razem. I to też jest w czasie w kręgu ważne. Ale przecież tutaj jakąś namiastkę tego, no może nie namiastkę, ale przecież też taki spory i szeroki zakres tego czasu w kręgu można przeprowadzić. Tak mi się wydaje. A chciałam zapytać was, bo teraz mi tak przyszło do głowy, bo tutaj jest nauczycielka wczesnoszkolna, jest nauczycielka języka polskiego, no to mówią, no humaniści to mogą, ale czy to też można zrobić na matematyce? Trzeba wybrać sobie dobry temat w matematyce, na przykład umiejętności praktyczne. Danusia, ty jesteś matematykiem, nie? Więc można się zastanowić, czy są mi przydatne i puścić pytania w kręgu, nie? Ale nasze koleżanki dwie, Beatka i Zosia z naszej szkoły, obie panie matematyczki, przeprowadzały takie zajęcia i Zosia jak najbardziej nie tylko na godzinie wychowawczej w swojej klasie przeprowadza czas w kręgu, ale też na matematyce. Ja myślę, że na pewno. I z mojej praktyki, ja jak byłam nauczycielką, nie robiłam czasu w kręgu, jeszcze wtedy nie słyszałam o nim, ale wszystkie takie rozmowy, które udało mi się z całą klasą o wartościach przeprowadzić, i to w liceum, były naprawdę niezapomniane, także bardzo polecam. A teraz chciałabym o następne pytanie, o wskazówki. Może najpierw bym poprosiła Jolę, czy ty masz jakieś wskazówki, jak wprowadzać tę metodę w szkole? Bo rozumiem, że część z naszych słuchaczy może pomyśleć sobie, o to ja to teraz zacznę robić na swoich lekcjach i bardzo dobrze, ale część może myśleć, to jest dobry pomysł dla naszej szkoły. To jakbyś ty mogła, Jolu, jakbyś mogła tutaj powiedzieć.
To jest bardzo dobry sposób, to jest bardzo dobry pomysł na to, aby prowadzić te zajęcia. Po pierwsze, kształtuje ono mówienie, słuchanie, uwagę, co jest też w niektórych klasach ważne, dyscyplinuje klasę. Poza tym, tutaj też wydaje mi się też ważne, że dzieciaki w czasie w kręgu poznają siebie samych, autentycznie i poznają tych innych, którzy są dookoła. Poza tym, to taka forma też... O wskazówki dla tych nauczycieli. Jak byśmy im powiedziała, od czego mają zacząć, albo jakie mogą spotkać trudności, oraz z tej strony, bo o korzyściach już dużo mówili. Dobrze, to myślę sobie tak, że przede wszystkim należałoby uważnie zapoznać się z samym schematem, żeby swobodnie się czuć, żeby nie trzeba było korzystać z kartek czy jakichś takich rzeczy. Znaczy, to nie dlatego, że to nieładnie czy tam nieestetycznie. Znaczy, po prostu chodzi o to, żeby nauczyciel też się czuł dobrze w tej integracji. Bo uczniowie nie myśleli, że to jest jakieś zadanie, które wykonuje, prawda? Tak, tylko... To też jest ważne. Poza tym przecież to ma integrować nas z uczniami, więc my też musimy przemyśleć. Zawsze ważne jest to, aby przemyśleć. No bo wiadomo, że powitanie czy rozgrzewkę to możemy dowolnie według jakichś takich naszych każdego dnia nastroju nawet ułożyć. Ale pytania do forum są ważne, bo one dotykają ważnych dla spraw uczniowskich i to jest ważne. I tutaj to trzeba naprawdę przemyśleć. Przy czym każdy nauczyciel musi sobie zdać sprawę z tego, że może dowiedzieć się o czymś, czego wcale nie chce wiedzieć. Ale pewnie. Tak. I musi być przygotowany na to, że jeżeli dziecko, stawiamy jakieś pytanie i ono odpowiada nam na to pytanie, to musimy mu wtedy pomóc. Nie możemy zostawić tego tak sobie, prawda? Jeżeli mówimy o przemocy i dostaniemy jakąś informację zwrotną o tym, że coś się dzieje nie tak, a mieliśmy takich kilka przypadków, między innymi gdy Jan był na zajęciach, taka sprawa wynikła, to nie możemy tego zostawić tak. Po prostu kończymy czas w kręgu, ale dalej kontynuujemy pomoc temu dziecku, bo to jest ta kwintesencja tego wszystkiego. A Joru, powiedz, czy ty też odpowiadasz na to pytanie, jak jest w kręgu? Tak. Jako tak. Przedtem siedziałam z dzieciakami na podłodze, ale od jakiegoś czasu, znaczy był taki krótki moment, kiedy miałam kłopoty z kręgosłupem, to siedziałam na krzesełeczku, ale to za ich przyzwoleniem. Ale zapewniam, że na podłodze, czy uczeń, czy nauczyciel, czy dyrektor, a tacy też przychodzili do mnie na zajęcia, naprawdę dobrze się siedzi, nie ma sprawy. Tylko jeszcze powiem o jednej uwadze. Bardzo, ja już mówiłam o tym, ale jeszcze wrócę. Bardzo jest ważne, aby na tym czasie w kręgu wykorzystać te trzy punkty. Mówi jedna osoba, nie przerywamy i nie oceniamy i broń Boże nie krytykujemy. Dzieci przyzwyczają się do tego, naprawdę przyzwyczają się i to jest świetny sposób na integrację klasy, na dzieci zdobywają pewność siebie, uczą się mówić, ale też uczą się samoprezentacji, co jest w obecnym świecie bardzo ważne. Przepraszam, że tak długo gadam, ale to nie, już... Nie, bardzo myślę, dobrze, ja myślę, że to też im pomoże w świecie. Potem w świecie, jak będą żyły, to też nieocenianie, nie krytykowanie, to jest bardzo trudna umiejętność, więc jak się jej nauczą wcześniej... Taka otwartość, to też uczymy takiej otwartości w tym momencie. Dokładnie. Aniu, czy ja mogłabym Cię poprosić, żeby Aldona do nas wróciła, albo Zosia? Nie wiem, czy nie zostaniemy same, Jolo. Aha. Chyba może odczekajmy chwilkę. Zosia chyba będzie za chwilę, mam nadzieję. Zosia. Nie, wszyscy zostali wyłączeni już. Nie, zaraz, moment. O, Zosia. Dobra. Tylko bez... Za chwilę. Już jesteś. Dobra, to dla Ciebie to też takie pytanie. Myślę, że taka podstawowa wskazówka dla osób, które chciałyby wykorzystać czas w kręgu do tego, aby budować relacje z uczniami, a to jest bardzo ważne zadanie teraz w dobie koronawirusa, to jest to, aby chciały cyklicznie robić dane zdarzenie, czy dane zajęcia. Dlatego, że sercem jakby clue czasu w kręgu jest to forum.
I pierwsze wrażenie jest takie, wszyscy to znamy, prowadzimy integrację, zajęcia w kręgu są u nas wielokrotnie, nawet w dużych grupach możemy wprowadzić. Oczywiście jak duże grupy, to nie wiadomo jak prowadzić, bo COVID i jak zachowamy odległości, ale chciałabym, żebyśmy stanęli na takim stanowisku, żebyśmy szukali sposobów zastosowania tych zajęć w odpowiedzi na takie dylematy, które pojawiają się teraz powszechnie w prasie, w dyskusjach edukacyjnych. Czy dzieci przeżywały w traumatyczny sposób, problematyczny dla nich okres spędzony zdalnie w domu, czy wręcz przeciwnie, tego okresu wcale nie przeżywały, okres wakacji wszystko zresetował. I jeżeli szukamy odpowiedzi na to pytanie, to coraz więcej psychologów, pedagogów, specjalistów w dziedzinie pomocy dzieciom uważa, że ten temat nauczania zdalnego, ten temat odizolowania i ten temat przyszłości od 1 września powinien zostać poruszony. W naszej szkole jest taki pomysł, aby poruszyć go właśnie z wykorzystaniem metody czas w kręgu. W związku z tym dzisiaj zespoły różnych nauczycieli w różnych grupach klasowych przygotowały takie scenariusze do zajęć na początek roku szkolnego, pierwsze 2 godziny w szkole, metodą czas w kręgu. Na pewno postaramy się zachować w miarę możliwości dystans, izolację. Może nie będą tam wtedy takie zabawy związane z przemieszczaniem się, przekazywaniem przedmiotów, bo pewne zasady też będą tutaj nas obowiązywać. Niemniej jednak, żeby dać uczniom okazję do tego zmierzenia się z problemem, a jednocześnie nauczycielom okazję do odniesienia się do niego, warto te zajęcia zastosować. Mm-hmm. My bardzo szybko idziemy, bardzo Wam dziękuję, ale tutaj Piotr pytał, nie wiem kiedy, ale pewnie czas temu, czas w kręgu, prosimy o konkrety, o co chodzi. Jak byś mogła, Zosiu, jeszcze raz konkretnie powiedzieć, jak to organizujemy, czyli że spotykamy się w klasie szkolnej i co dalej, dobrze? Jakbyś mogła? Ja pozwolicie, że wrócę tutaj do tego slajdu, który odnosił się do struktury, czyli slajdu 5. Spotykamy się w klasie szkolnej. Najlepszą formą na takie spotkanie jest krąg z zachowaniem dystansu, jeżeli takiego typu będzie potrzeba i konieczność, przy czym przypominam, że dystans dotyczy danej przestrzeni publicznej. Mhm. Tak, w klasie już dzieci niekoniecznie muszą zachowywać takie dystanse, są tylko pewne proporcje dotyczące pewnej powierzchni w stosunku do grupy, zresztą wskazaniami już 4 korekty głównego inspektora sanitarnego dzisiaj skorygowane. Czyli to jest odpowiedź na pytanie, czy to się da zastosować teraz. W ramach danej grupy, danej powierzchni i danego zespołu przeliczamy powierzchnię na zespół, a nie odległość w stosunku z dziećmi, bo tutaj takie pytania pojawiają się na czacie. Czyli jest to pomieszczenie. Pomieszczenie niekoniecznie może być z krzesłami, może być to pusta przestrzeń w klasie szkolnej i zaczynamy od tego, aby ustawić dzieci w krąg. Rozpoczyna się od powitania, to ma być pozytywne przekazanie takiej energii, wzajemne stworzenie relacji, ważne jest, żeby każdy brał w tym udział. A następnie w klasach młodszych przechodzi się do tej rozgrzewki, w klasach starszych, jak wspomniała Jola, bardziej rozbudowane jest forum. Forum to jest taki czas, gdzie dzieci mają, zadaniem nauczyciela jest przygotowanie pytania, jednego czy dwóch, koleżanki moje cytowały tutaj takie różne pytania na różne okazje, a zadaniem uczniów jest wypowiadanie się. I dlaczego to jest ten krąg? Dlatego, że mądrością całej grupy szuka się odpowiedzi na to pytanie. Każdy ma okazję doświadczyć tego, jak kto inny myśli i że po prostu są różne spojrzenia na dany problem. Ponieważ powstaje szereg różnych rozwiązań na tym forum, więc jest ten czas refleksji. Do moich już wcześniej wymyślonych biorę to, co dostałam od uczestników. No i dobrze zakończyć jest to spotkanie kolejnym takim elementem pozytywnym. Wspólnie udało nam się rozwiązać problem, wspólnie udało się usłyszeć szereg różnych rozwiązań. W związku z tym każdy z nas odnosi sukces i tu życzliwe słowa względem siebie też mogą być na zakończenie, chociaż w sytuacji, kiedy możemy się dotykać bardziej i bardziej wylewnie, też różnego rodzaju gesty typu podajemy sobie, przekazujemy sobie piątkę, żółwika, czy jakiś inny sposób wzajemnego wsparcia jest
okazywany. I w naszej szkole jest to pomysł na spędzenie dwóch pierwszych godzin taką metodą i w odniesieniu się do dwóch głównych tematów. Co było w przeszłości, czyli w tym czasie, kiedy byliśmy izolowani, i co nas teraz czeka w przyszłości. Popatrzmy na to, co troszkę się zmieni w naszych wzajemnych tutaj, no chociażby nawet na przykład na przerwach, odległościach. Z kolei, gdy się zastanawiamy nad tym, no to co zrobić teraz w okresie COVID-u, no to właśnie chyba to, aby wesprzeć dzieci w takim ich, w budowaniu takiego właściwego podejścia psychicznego i w tym, aby radzić sobie z różnego rodzaju trudnymi sytuacjami, które mogą je spotkać lub spotkały już w czasie ostatnio tak zwanego nauczania zdalnego czy izolacji, jakbyśmy o tym nie mówili. Też taki ważny problem poruszany w okresie nauczania zdalnego, a wydaje mi się, że prowadzenie zajęć metodą w czas kręgu jest skutecznym rozwiązaniem na ten problem, to jest relacja nauczyciel-uczeń. Wiele zadań prowadzonych zdalnie jest opartych i jest realizowanych dobrze, systematycznie, udział uczniów jest pełen zaangażowania, jeżeli są dobre relacje z nauczycielem. To się szczególnie uwidoczniło w czasie nauczania zdalnego. W naszej szkole proponujemy, aby czas w kręgu był jednym ze sposobów budowania takich pozytywnych relacji, bo nie wiadomo, czy jeszcze w bieżącym roku szkolnym nie będziemy musieli korzystać znowu z form pozastacjonarnych i wtedy chcielibyśmy, aby opierając się na tych dobrych relacjach, jak najlepiej wpływać na procesy edukacyjne uczniów. Czyli tak podsumowując, no te moje wskazówki, to po pierwsze dostrzec różnicę pomiędzy integracją a czasem w kręgu, że jest to taka metoda, która pozwala rozwiązywać problemy. Następnie zobaczyć, że nie każdy krąg jest czasem w kręgu, tylko taki, który jest powtarzalny, zaplanowany, działamy regularnie i nie poddawać się, tylko starać się wprowadzać uczniów w te nowe zasady, bo oni bardzo lubią tego typu zajęcia. Tak mało rozmawia się z dziećmi i młodzieżą o ich sprawach, o ich problemach. Nawet dzisiaj jesteśmy z województwa mazowieckiego, a więc we wnioskach z nadzoru pedagogicznego słuchałam tutaj transmisji z mazowieckiego kuratora oświaty. Pojawiają się takie wnioski, że nauczyciele bardzo mało czasu poświęcają potrzebom, uwagom, różnym takim, no nie wiem, sprawom życiowym uczniów. Na pewno metoda czas w kręgu pozwala temu uczniowi zaistnieć, pozwala każdemu uczniowi na forum klasy się wypowiedzieć. Pokazywaliśmy tutaj takie zdjęcia i też do tej jednego z tych zdjęć chciałabym się pierwszy, gdzie dziewczynka stała na środku klasy. Wprowadzało nas w ten nasz temat i to jest też taki moment bardzo ważny, że każde dziecko w klasie może być zauważone, że każde dziecko w klasie może zaistnieć, że każde dziecko w klasie może mieć tę koncentrację na sobie. To zdjęcie specjalnie tak zostało dobrane, aby ten aspekt zajęć czas w kręgu podkreślić. Chyba... Czy mogłabyś dać jakieś wskazówki dyrektorom, bo może są w naszym gronie dyrektorzy, którzy by chcieli to zrobić. To rozumiem, jedna wskazówka jest na pewno taka, że warto mieć zespół. Ale tak, na pewno warto mieć zespół. Następnie należy się interesować pracą tego zespołu. Co udało się zrobić w tym zespole, a może napotykają na jakieś trudności, czyli jak pomóc im w ich rozwiązywaniu. Warto też, tak dzieje się w naszej szkole, to są nowe typy zajęć, więc propagować je, chociażby dlatego zgodziliśmy się brać udział w webinarium, ale w tamtym roku w ramach Akademii Liderów Oświaty prowadziliśmy zajęcia otwarte dla dyrektorów szkół i różnych szkół, uczestników tego programu i nauczycieli z tego programu. Warto również przypominać, że to jest też jedno z narzędzi, które można wykorzystać i czasami nie trzeba wyważać otwartych drzwi, tylko korzystając z doświadczeń koleżanek czy kolegów w szkole próbować
no, budować te właściwe relacje. Relacje zawsze są ważne, a w dobie nauczania zdalnego, którego doświadczyliśmy i którego możliwe, że doświadczymy, na pewno najważniejsze. Stąd też tutaj pomysł nasz dzisiejszy na to, aby wykorzystać zajęcia do tego, aby budować zespół klasowy, bo zespół nie zbuduje się poprzez jedno działanie. Mm-hmm. Tak, jak w, no, prawda, to troszeczkę tak jak z budowaniem domu, jak z budowaniem jakichkolwiek innych konstrukcji, trzeba mieć to spoiwo i tym spoiwem są relacje. A do budowania tego spoiwa na pewno może być pomocna taka metoda jak czas w kręgu. Ja chciałam jeszcze wrócić na chwileczkę do tego, co mówiła Jola o rozgrzewce. Kiedy tam było, bardzo szybko Jola powiedziała, bo niestety nie dała mi dużo czasu, na temat metody, która się nazywa Wszyscy, którzy. I słuchajcie, to jest metoda, ja uwielbiam tę zabawę i lubią to też nauczyciele na naszych wszystkich szkoleniach, więc ludzie dorośli ją lubią. Dlatego nie chyba wyłączył się głos naszej prowadzącej Danusi Sterny. Pozwolicie Państwo, że ja troszeczkę przejmę tę rolę. Mogą być te zaburzenia w związku z transmisją i komunikacją, również związane z tym, że dzisiaj przez nasz kraj przechodzą te różne fronty burzowe. Pewnie każdy z Państwa dostał informację o tym alercie z Centrum Kryzysowego. Możliwe, że to właśnie takiego typu kłopoty są. Uważam, że warto jeszcze podkreślić w przypadku zajęć czas w kręgu, że są to zajęcia, które budują wartości. I do tych wartości się często odnosimy. One, to jest z jednej strony no bardzo proste, a z drugiej strony jest w tym sens i to bardzo głęboki sens. I wielu uczniów ten sens będzie dostrzegało i gdy zastanawiamy się też nad czym w obecnej chwili na przykład warto się skupić wprowadzając te zajęcia, bo to jest już kolejna część naszego webinarium, to nie wiem, poprosiłabym może Jolę, jeżeli tutaj na transmisji jest, bo wyjdzie chyba na to, że sama sobie będę musiała odpowiedzieć na to pytanie. Ja jeszcze raz podkreślę, że uważam, że w tej chwili warto skupić się nad tym, aby budować wspólnotę, aby budować wzajemne zaufanie, aby tworzyć ten zespół w oparciu o równe prawa wszystkich uczestników i spotkania czas w kręgu do takich sytuacji na pewno doprowadzają. My w naszej szkole jesteśmy tego przykładem i stąd obecność naszych nauczycieli na dzisiejszym spotkaniu. Widzę, że pojawiła się już pani Uścińska. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrym połączeniu i nad czym warto się skupić. Jolu, jeżeli mnie słyszysz, to mówiłam o tym, że na budowaniu wspólnoty zaufania i tworzeniu tego nowego zespołu klasowego w ten sposób. Jeżeli coś chciałabyś dodać, to oddaję Ci głos. Znaczy, ja już troszeczkę tutaj zaczęłam mówić przez chwilkę o tym właśnie budowaniu wspólnoty, o tym, że jest to świetny sposób na integrację grupy, na właśnie tworzenie zespołu klasowego, tak jak w przypadku obecnie naszej szkoły, gdzie powstały klasy dwujęzyczne i tutaj nastąpiło takie przeszeregowanie, trochę przytasowanie uczniów i tak jakby na nowo te dzieci, na nowo muszą
muszą się zintegrować, bo często jest tak, że pół klasy jest z innej klasy, a połowa, czyli jakby te dzieci muszą się znowu poznać na nowo ze sobą, tak jakby zintegrować, tak jakby poczuć wspólnotę, bo przecież doskonale sobie zdajemy sprawę, że w pracy wychowawczej szczególnie, no ale dydaktycznej też trzeba przyznać, niezwykle ważne jest to, że jeżeli dzieci żyją w zgodzie, jeżeli potrafią się wspierać, jeżeli potrafią współpracować razem, co jest tak ogólnoświatowo bardzo ważne. I naprawdę ten czas w kręgu, tak jak powiedziałam, dla nauczyciela ważne jest to, że dyscyplinuje pracę w klasie, że kształci umiejętność słuchania, umiejętność mówienia, autoprezentacji, że dzieci, na przykład mieliśmy takie przypadki, że dziewczynka przychodziła na zajęcia od września i w ogóle nie odzywała się do nas, ale po jednym to nie, przesadzam teraz, ale po kilku zajęciach czasu w kręgu ona mówiła, odpowiadała na coś. Niech to będzie jedno pytanie, ale dla niej to był tak wielki krok w tym byciu w szkole, w tym byciu w tej grupie, w tej klasie, że warte jest zachodu. Dlatego mówię, ten czas w kręgu naprawdę ma szerokie zastosowanie, tylko no wymaga też troszkę od nauczyciela przemyślenia, a także też poznania swojej grupy, ale dzięki temu narzędziu też właśnie tę grupę poznajemy. Także jak najbardziej polecam. Mogę się jeszcze odnieść do jednego zapisu tutaj. Ktoś napisał, że krąg znany jest od wielu lat. Tak, krąg jako krąg znany jest z czasów naszych zuchowych, harcerskich i tak dalej. Ale czas w kręgu jest to krąg, który rządzi się swoimi takimi zasadami, i dzięki tym zasadom właśnie wydobywamy z uczniów to wszystko, co myślę procentuje i będzie procentować w ich życiu. Dziękuję. Ja tutaj na czacie dałam taki link do artykułu, który dzisiaj znalazłam w amerykańskich materiałach, który mówi o budowaniu społeczności klasowej poprzez w zdalnym nauczaniu, gdyby nie było możliwe spotkanie się. Oczywiście nie ma krąg, dziewczyny proponowały, że może to być krąg, ale też są inne pomysły, więc zachęcam do przeczytania. Ale teraz wracając jeszcze do kręgu, chciałabym, żebyś może powiedziała nam, jakie są zalety, na koniec, żebyś tak zakończyć świętowaniem. Jakie są zalety tej metody? Muszę się odłączyć. Trzeba być słuchać, nie słychać cię, Zosiu. To chwileczkę potrwa, chyba już. Czego uczy czas w kręgu? Czas w kręgu uczy umiejętności konwersacji. Uczy umiejętności słuchania i udzielania odpowiedzi. Czas kręgu uczy cierpliwości, uczy też czekania na swoją kolej. Czas w kręgu uczy posługiwania się językiem do prowadzenia dyskusji, uczy argumentowania, a w dzisiejszej dobie będzie uczył również radzenia sobie z własnymi emocjami i z tym, aby zmierzyć się z uczuciami innych osób, zarówno w takim kontekście osobistym i kontekście społecznym. Chociaż to taka prosta metoda, bo to spotkanie w kole, w małym kole, dość uporządkowanym, ale jednak regularnie odbywającym się, myślę, że jakby czas w kręgu dość dobrze został zdefiniowany przez Takera z Uniwersytetu w Essex. On powiedział, że to jest taka metoda, gdzie wszyscy są równi, gdzie każdy może zobaczyć i usłyszeć każdego, może z nim nawiązać kontakt wzrokowy, może ona łatwiej ze sobą rozmawiać, gdzie nie ma żadnych barier, żadnych stołów czy biurek, gdzie po prostu każdy czuje się grupą i czuje się blisko siebie. A tych wartości grupowych chyba w ostatnim czasie poprzez izolację wszystkim nam zabrakło, stąd też budowanie zespołu klasowego z wykorzystaniem czasu w kręgu. W naszej tutaj grupie uznaliśmy, że to temat warty prezentacji. Ja chciałam tutaj dodać jeszcze, że na pewno szczególnie, w ogóle nie szczególnie, zawsze jest ważne to, że
czas kręgu pokazuje, że każdy jest jednakowo ważny, że nie ma lepszych i gorszych, lepszych uczniów od gorszych. To jest bardzo ważne i uczy wzajemnego słuchania, co to jest, co może nie było, nie wybrzmiało tak mocno w tym slajdzie, ale to jest umiejętność, której każdemu dorosłemu warto życzyć i na pewno buduje właśnie społeczność. Tutaj jest takie pytanie, że o zaletach już było, ale trzeba pomyśleć, co chcemy powiedzieć, jakie to są zasady oprócz słuchania siebie nawzajem, jednej wypowiedzi, podkreślania ważności bycia w grupie. Czy mogłybyście, dziewczyny, coś na ten temat? Może ja tak? Mhm. Wydaje mi się, że kwestią taką też podstawową jest to, że czasami emocje grające w nas, no bo niektóre z tych problemów są naprawdę takimi bliskimi uczniowi, więc te emocje grające w uczniu są na tyle silne, znaczy, że aż nieraz widać, że nie może doczekać się swojej kolejności. Ale dlatego powiedziałam o tych zasadach, że to jest inny krąg niż ten krąg nasz zuchowy dawny. Tutaj musi się dostosować do grupy, musi wysłuchać, bo każdy ma prawo swój czas zagospodarować, musi wysłuchać to, jakie zdanie mają na dany temat inne osoby. I przychodzi jego kolej i wtedy dopiero może te wszystkie swoje emocje, te swoje uczucia uwolnić. To jest niezwykle trudne. Powiem jeszcze coś takiego, że nauczycielowi jest bardzo trudno na początku, przynajmniej ja miałam z tym problem, gdy dziecko powie i ta wypowiedź jest naprawdę taka od serca, jest taka piękna i taka czasami wzruszająca, żeby się nie pokusić i nie powiedzieć, no tak, wspaniale, super. Tego nam, nauczycielom, jak i też takiej osobie prowadzącej nie można mówić. My po prostu, to jest kwestia nadrzędna, zasada nadrzędna, nie oceniamy. My wysłuchujemy i to właśnie oni, to grono, które jest wokół nas, czyli nasze dzieci, to one właśnie uczą się przez to, że spotykają się z takimi różnymi patrzeniami na ten problem, różnymi wypowiedziami, różnymi przeżyciami i to jest najcenniejsza nauka, dlatego że muszą wysłuchać, muszą zabrać głos i muszą w jakiś sposób, w jakiś taki sposób, ich samoświadomość musi też tu się uruchomić, że muszą też w jakiś sposób właśnie czasami przewartościować swoje poglądy. Znaczy i to jest takie, wydaje mi się, też bardzo cenne i ważne do podkreślenia. Ja myślę, że to pytanie jest, Jolu, bardziej w tym kierunku, skąd te pytania? I myślę, że które się zadaje. I myślę, że taki kłopot jest, że można nie trafić z pytaniem. I ono może nie być nośne, choć prawie każde wydaje mi się nośne, jeżeli jest ludzkie. Natomiast teraz, w czasie, kiedy jesteśmy, to te pytania, które dziewczyny zaproponowały, czyli o tym, jak przeżywaliśmy to rozdzielenie i co nam pomagało, a co przeszkadzało, no jest po prostu gwarantem, że będzie dobry. Tak, myślę, że to jest ważne dla nich. Dla dzieci to jest bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać. Teraz tutaj jest takie pytanie, w takim razie dlaczego temat brzmi budowanie zespołu klasowego w czasie kryzysu COVID? Bo właśnie nam się wydaje, że ten praca w kręgu, czas w kręgu, to jest bardzo dobra metoda budowania zespołu klasowego w czasie COVID. Jeśli są jeszcze inne metody, to my bardzo chętnie byśmy też wysłuchali ich, albo żeby Państwo nam też zasugerowali, jak inaczej zrobić. Ta metoda wydaje się być wypróbowana i dlatego ją prezentujemy. Tak. Teraz już będziemy kończyć i to jesteśmy o czasie w ogóle, dziewczyny nadzwyczajne są. I teraz to, co chciałam powiedzieć, to o zaświadczeniach, które są do pobrania. Tutaj jest link do nich i one nie będzie, trzeba się pospieszyć, bo kiedyś będzie to wyłączone, więc jeśli byście chcieli, to trzeba. Jeśli byście mieli inny pomysł na budowanie, to proszę pisać do sus@co.org.pl, też będziemy wtedy myśleć o tym. No i życzymy Państwu, jak nie metodą kręgu, to jakąś inną metodą zadbanie o ten zespół. Czy chciałybyście jeszcze, dziewczyny, coś dodać? Bo jeszcze mamy 8 minut. Jolu, chciałabyś coś jeszcze dodać?
Tak, bardzo, znaczy zachęcam do pracy z tą metodą, z tym narzędziem, bardzo. I proszę, aby się nie zniechęcać początkowo, bo wiadomo, że tutaj te pytania, tak jak mówiła tutaj Danusia, czasami może w zderzeniu z grupą nie będą cię satysfakcjonowały, ale zapewniam, że po kilku zajęciach człowiek po prostu już tak na wyczucie wie. Poza tym czasami idziesz do szkoły, widzisz jakąś sytuację i ona już sprawia, że mówisz, że to jest świetna sytuacja do tego, żeby zadać takie pytanie na zajęciach. Albo gdy dziecko na lekcji analizuje jakąś lekturę i sytuacja jakaś jest przedstawiona w czytance czy w lekturze, to też daje nam impuls do tego, żeby to pytanie stworzyć. Bo mówię, cała kwintesencja tego działania jest mądre, proste, ale mądre pytanie postawić. Na tyle ciekawe i bliskie dziecku, żeby ono zaangażowało się emocjonalnie i w odpowiedź, i we wzięcie udziału w tym czasie kręgu. Powodzenia życzę. Ja piszę na czacie maila do siebie, bo ktoś chciał, żebym mu wytłumaczyła, na czym polega metoda każdy, który. Chętnie po prostu napiszę, jeżeli ktoś do mnie napisze. No to bardzo dziękujemy. Ja się cieszę, że metoda zaistniała na powierzchni i szkolnej i no zapraszamy, jak Państwo mają jakieś inne pomysły, to też, żeby się z nami kontaktować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.